Okej, okay, dobra moi drodzy, godzina 19. Wróćmy do tasiemca. Tak, już niestety tak patrzę po widowni, że to chyba jest już syndrom telenoweli. Ale dzieje się, ponieważ ostatnio tak, król Jaromar II dokonał wielkiej rzeczy. Znaczy po pierwsze, tak, skazał i zabił tego sobowtóra. Potem po pogrzebie odkopał jego zwłoki, odciął głowę szpadlem i zrobił z tego ku przestrodze kielich z jego czaszki. To jedna rzecz, ale to co najważniejsze to wielka wojna, w której podporządkowaliśmy sobie katolickiego króla Połabia. I w tej chwili mamy kontrolę nad tym wszystkim, ale prowadzimy dwie kolejne wojny, bo w tym czasie zostaliśmy zaatakowani przez Wikingów i walczymy po stronie Polski z Grodnem, z Litwinami z Grodna. No i Wikingowie i Litwini walczą pomiędzy sobą w tej chwili, czyli powinniśmy się wybronić. Nasze wojska kierują się w tej chwili w tamten region. Okej, i dużo rzeczy do ogarnięcia, czyli wróćmy tutaj do... Aha, przypomnijmy sobie postać naszego władcy. 54 lata, Jaromar II, ufny, mściwy, lubieżny, charyzmatyczny negocjator. Początkujący myśliwy i aspirujący mistrz ostrza, August, czyli zależy mu, tak jego celem na pewno będzie stanie się żywą legendą. To jest chyba, tak, to jest chyba rzecz numer jeden, którą będzie chciał osiągnąć, czyli ostatni poziom sławy. I wojskowy inżynier, tak, nasz władca nie jest zbyt dobrym dowódcą, ale jest, zna się na machinach oblężniczych. I pomógł nawet tutaj, tak, zdobyć kilka grodów, co nam oczywiście pomogło. I teraz tak, niestety nasz syn Lubomir, najstarszy, zmarł w czasie rajdu do Flandrii. Poległ w boju, zabity przez normańskiego wojownika. Czyli mamy w tej chwili dwóch synów i na tą chwilę właśnie sukcesja wygląda tak, że młodszy Jaromar, Jarosław, przejmie to królestwo. Tylko jaki jest problem? Problem jest taki, że on będzie miał tylko jedną prowincję. Nie, tak, nawet nie wiem jakie są zasady, ale chyba automatycznie gra mu jedną prowincję przyzna. I wtedy będzie de facto automatycznie obalony przez tych wasali. Czyli to jest problem. Będziemy chcieli odebrać tym wasalom jakoś terytorium, żeby przekazać naszemu synowi jako jego przyszłą... tak, przyszłą królewską domenę. Najbardziej WTF rzecz, jaką pamiętam, to z mojej tych uniwersów CK, a nie wiem, to bym musiał dłużej przysiąść i trochę tego było, nie wiem. Zwłaszcza jak były te sekretne społeczności chyba w CK2. Mamy mnóstwo artefaktów, tak, zdobyliśmy masę artefaktów, to jest kolejna rzecz, którą ogarniemy za chwilę. Część tych artefaktów będziemy mogli sprzedać, ale dobra, zacznijmy tutaj robotę. Od tego, że nakłonimy tych wszystkich katolickich serbołużyczan, żeby powrócili do wiary w Świętowita i innych bogów. Niestety, tak, ponieważ mamy synkretyzm z katolicyzmem, to jakoś strasznie, tak, okej, nie lubimy katolików, ale nie są to... Nie palimy ich na stosie, że tak powiem. Czyli nawet jeżeli oni odmówią, to nie będę miał jakiegoś uzasadnienia, żeby im odebrać ziemię, czy coś w tym stylu. Czyli tu wszędzie zasugerujemy nawrócenie. To jest ten obalony król Włodzisław, który nie ma roszczeń, to jest dobre. I najbardziej niebezpieczny tak naprawdę jest... Aha, tu jest jeszcze jeden wasal. Najbardziej niebezpiecznym wasalem tutaj jest tak naprawdę wysoki wódz Łużyc Węczesław. Ponieważ on ma silne roszczenia do Połabia. A to dlatego, że on tak zbuntował się przeciwko poprzedniemu królowi, kiedy my atakowaliśmy też tego króla. Czyli te jego roszczenia będą odziedziczone przez jego synów. Czyli to będzie największe zagrożenie dla naszego syna. I no, zobaczymy. Nasz władca nie jest jakoś podstępny, ale z drugiej strony... Tak, będziemy musieli się go, kurde, jakoś zneutralizować to zagrożenie, jeżeli jego syn ma się utrzymać na tronie. I tu mamy także nowego wasala, księcia Polan, Bohdana. Utworzyliśmy ten tytuł, daliśmy mu tę ziemię, czyli on powinien być w teorii
dość wiernym wasalem, ale zobaczymy. A co z planem, żeby podbijać Wikingów? Uległo to zmianie w tej chwili, kiedy tak, będziemy skupieni na tym. Będziemy skupieni przede wszystkim na tym. Czyli to jest jedna rzecz ogarnięte. Poza tym mamy masę nowych artefaktów. Jeżeli chodzi o artefakty osobiste, to chyba jest już tutaj ok. O, i niektóre może też... Wiecie co? Okej, dobra, to zwiększa płodność. Dajmy to naszemu najstarszemu synowi. O, i zdobyliśmy kilka, to jest jakiś legendarny artefakt, zaraz to zobaczymy. Dajmy te kiepskie regalia naszemu synowi. Czy mamy jeszcze jakieś osobiste artefakty, których nie używamy? Ten kamyk da troszkę wiedzy. Czy co, dajmy to też synowi, on chyba nie ma żadnych artefaktów, będzie troszkę lepiej przygotowany do przejęcia władzy. Okej, trochę tego jest. Dobra. Chyba wszystko, jeżeli chodzi o te artefakty osobiste. Wciąż nie mamy zbroi, co jest problemem. Mamy tu kogoś z inspiracją. O! Fortunata de Lodi chce ruszyć na przygodę do zachodniej Europy. Wiecie co? Chyba zasponsorujemy to, bo mamy tyle zdobycznych artefaktów, że będziemy mieli masę złota. Część ich sprzedamy. I teraz tak, jakoś można... A, tak, jest napisane. Nie zwróciłem na to nigdy uwagi. Tak, czyli to sugeruje zdolność tego poszukiwacza przygód. Okej, ma 55 lat ta kobieta. Co wiemy na jej temat? Kiepska w walce i kiepska w ogóle we wszystkim? Nie. Tak, to jakoś nie rukuje dużo. Nie rukuje sukcesu. Okej, zobaczmy dworskie artefakty, bo tego masa tu przybyła. Czyli tak, po pierwsze mamy tutaj na piedestale nową rzecz, którą możemy ustawić. Mamy, zobaczmy co mamy. Mamy czaszkę sobowtóra. Mamy kielich króla Drosuka, poprzedniego króla. Niezbyt dobry artefakt. Tak, spiżowy jakiś, niezbyt bogate kamienie szlacheckie. I to jest jeden z lepszych, tak, Durendal. Miecz, legendarny miecz Rolanda. Z tych tam pieśni o Rolandzie. Czyli, okej, to jest jeden z lepszych naszych artefaktów. Ale zobaczmy, co my tu mamy, to jest ciekawe. Mamy tutaj gałąź z świętego Dębutora. I to jest normalnie dość potężny artefakt, ale te bonusy on daje tylko, jeżeli wierzy się w nordyckich bogów. Czyli nam by to dało tylko plus 3 tutaj. Nie można tego sprzedać, tak więc nie wiem, czy będziemy to trzymać jako potencjalnie podarunek dla jakiegoś sojusznika w Skandynawii. Tak, nie wiem do końca, co z tym zrobić. Ale zobaczmy, co jeszcze moglibyśmy tutaj dać, bo mamy tak sporo zdobycznych artefaktów. Okej, jakaś skrzynka doskonałej jakości, daje troszkę pobożności. Urna odmilcza, nie jest jakoś rewelacyjna. O, jest lepsza niż kielich króla Drosuka w sumie. Kielich króla Sambora. Okej, nie wiem, co tu dać. W sumie nasz władca, okej, jest Augustem, zależy mu na tym, jak jest postrzegany, tak więc... Zainstalujmy na razie tą gałąź z Dębutora. Tak, czyli to jest taka relikwia dla Wikingów jakby. Bo to daje nam najwięcej splendoru dworu. Okej, poza tym, jeżeli chodzi o księgi, mamy... Okej, mamy tu jedno wolne miejsce i mamy jedno... Kolejny traktat na temat wojny, który jest nawet lepszy niż ten, który mamy, bo daje też nam dość... O! Bonus na naszym terytorium do walki. I sporo doświadczenia wojskowego. Okej, dobra, postawmy to. Nasz władca będzie czytał to tomiszcze w wolnych chwilach. I ornamenty możemy także powiesić tutaj. Zobaczmy. Okej. Czyli na razie wisi tylko tarcza króla Drosuka, a mamy tu... Skóra, futro czarnego dzika. Okej, to jest całkiem niezłe. Dużo renomy, dużo prestiżu. Tańsze wznoszenie budynków.
Powiesimy to. I mamy jeszcze jedno wolne miejsce. Mamy jeszcze dwie skóry, które moglibyśmy tu zawiesić. Holdfast? Okej, okay, holdfast to nie znaczy czujne? A, tak, to należało do... Okej, okay, to jest skóra psa księcia Trojdena z Gniezna. Jego ulubionego psa. Albo mamy lisa. Futro. O, też poprawia nasze spiski. Weźmy tu, dajmy futro z lisa. Okej, okay, czyli wszystko, tak. Czyli mamy dużo, dużo więcej artefaktów w tej chwili. Zainstalowane, zdobyliśmy to i wskoczymy także na kolejny poziom splendoru dworu. Okej. Okay. Oj, będziemy więcej terroru generować. To jest dobre, bo być może zaczniemy na tym polegać, tak żeby trzymać w ryzach tych nowych wasali. Blowback, dzięki za przedłużenie słowa 5 miesięcy oraz Floro, także dzięki za przedłużenie słowa 23 miesiące. Gdzie są te wymagania opisane? Ja poza anteną to sprawdzałem, tak, to było trudne do zauważenia. Już nawet nie pamiętam, jak ja to wtedy zauważyłem. Zobaczmy te artefakty. Chyba trzeba kliknąć, a tu, na ten tooltip. Czyli trzeba mieć wiarę nordycką. Ale też mi troszkę zajęło, żeby tak znaleźć to. Okej. Okay. Dobra, odpauzujmy i grajmy. Poczekajmy na odpowiedzi tych wasali. I potem zobaczymy, co dalej. Wiecie co? Okej. Okay. Nasz władca... Tak, jego przyjęliśmy nawet do rady, jest naszym skarbnikiem, ten Węczesław Okropny. To jest największe zagrożenie, ponieważ on ma roszczenia i mógłby obalić naszego syna. Wyślijmy do niego szpiega. Wyślijmy do niego szpiega. Bardzo małe szanse. Jak zwiększyć te szanse? A, być może ta mechanika działa w tym modzie tak, że... Muszę jakichś agentów potem znaleźć, czy coś. Wyślijmy, tak, to jest nasz brat. Przyrodni brat, Bogisław Pustelnik z Barcji. Który jest naszym mistrzem szpiegów, niech go szpieguje. Być może znajdziemy jakiegoś haka. Zobaczymy. Co to za plamy w Niemczech? To niezależne... Są niezależni. Nie wiem, jak do tego doszło. Okej, okay. Włodzisław II porzucił katolicyzm. Podobnie jak ten Bogisław Zatek. W sumie Zatec, bo to jest. Tak, to nie jest angielski. Podobnie jak Indrich III z Wolkenstein. Czyli dobrze jak na razie. Także Włodzisław to jest ten król, którego obaliliśmy. Radomiu III z Pilzna. Ten z Łużyc się nie nawróci. A właśnie. Być może. Okej, okay, w sumie tak, zapomniałem. Na niego też kliknijmy, ale on będzie tak, miał opory. Stanisław Miłościwy także. Okej, okay, a ten chce czegoś w zamian. Słabego haka. Nie będziemy się z nim targować. Czyli mamy tu pogorszenie relacji. Okej, okay, dobra, w Gdańsku zbierzmy nasze wojska, tak żeby tam zaatakować tych wikingów. Okej, okay, niestety kolejny nasz gród pada. Ale kontratak nadchodzi. 7 tysięcy tych wikingów, dość dużo. I wojna domowa, zobaczmy. Okej, okay, nasz bratanek Mieszko. Chcą go obalić. Jego wasale. A, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli będzie obalony, to jego siostra tutaj będzie panować. To ciekawe.
Frakcja została utworzona i zniknęła. Zobaczmy frakcję. A okej, dobra, musimy to zagrożenie zneutralizować. Czyli mamy dwie frakcje. Pierwsza to jest... O, właśnie ten Mieszko z Pomorza. No jeżeli zostanie obalony, to nawet nie będzie źle, bo on... Tak, otwarcie ogłasza swoje pretensje do tronu w Arkonie. To jest jednak niepokojące, zobaczmy, bo on ma wsparcie, ten Węczesław. Czyli to jest on, a także Włodzisław II. Węczesław niestety jest dość potężny, ma prawie 2000 ludzi. Czyli jeżeli tu poniesiemy straty w tej wojnie, to on mógłby się... Tak, to mogłoby być niebezpieczne. Jeżeli przekona do siebie kolejnych innych wasali serbo-łużyckich, to możemy mieć za chwilę wojnę domową. Czyli to jest chyba roleplayowo uzasadnione, żeby nasz władca miał troszkę zmianę charakteru, być może nawet. I pójdziemy w to drzewko. Drzewko rządu w silnej ręki. Chyba tak zrobimy. I właśnie, będziemy chcieli tu zrobić dziel i rządź. Tylko właśnie pytanie... Okej, okay. Księstwo Miśni jest większe, czyli to jest teoretycznie lepsze dla naszego syna jako domena niż Łużycy. Ale z drugiej strony knujemy tutaj przeciwko Węczesławowi, czyli być może jemu warto zabrać ziemię. Zobaczymy, na razie zbyt wcześnie, ale to tak czy inaczej. Powinienem szukać sojuszników, ja już mam wyczerpany limit sojuszników, nie mogę szukać sojuszników. A sprowokować ich do buntu? No, to jest troszkę niebezpieczna gra, biorąc pod uwagę sytuację. Czyli to nie jest takie oczywiste. Ale dobra, nasza armia, 6 tysięcy, dowodzona przez Cornela Griffitha, naszego... czempiona dziwanny. Przygotowana. Zaatakujmy. Bo to jest elita. To jest elita wikingów. Ta mniejsza armia 600. A to jest zbieranina... Tak, takich wolnych chłopów. Potęga słów. Mój mistrz szpiegów i przyrodni brat Bogisław przybył z pomysłem. A, tak żeby zrekrutować jakichś agentów na dworze tego... wodza Łużyc Węczesława. Okej. Okay. Okej, okay, ciężko znaleźć współpracowników. Okej, okay, moglibyśmy jakieś plotki rozprzestrzenić i wtedy łatwiej byłoby zrekrutować, powiedzmy, jego sługów. Okej, okay, dobra, tak, pogorszymy reputację tego księcia. Okej, okay, nasze szanse chyba nie uległy zmianie. Nowa frakcja utworzona przeciwko nam. O, wow! To jest frakcja, która chce zniszczenia królestwa. Pytanie, czy obydwu królestw, czy tylko Połabia, czy obydwu? Musimy na to uważać. Musimy na to uważać. Jeżeli Węczesław zdobędzie dwa razy więcej sił, to mógłby się zbuntować. Okej, okay, będzie wielka bitwa za chwilę. To będzie technicznie ich terytorium. Ale powinniśmy ich pokonać tak czy inaczej. Bitwa w armii. To jest chyba przywódczyni tych poszukiwaczy przygód. Okej, okay, nie ma tu tych żadnych elitarnych wojowników. Żadnych drużyn, nie ma czempionów. I nasi łucznicy, lekka piechota. I bondi, którzy są też... A, to najemnicy. Tak, robią dobrą robotę. Ona jest lepszym dowódcą ogólnie niż, kurde, Cornel Griffitha, ale ma tylko delikatną przewagę taktyczną. O kurde, nasz... Okej. Okay. Ups. Tak. Wojna jest brutalna. Nasz drugi syn został okaleczony paskudnie. Nosi maskę w tej chwili. A, okej. Okay.
tylko jedna frakcja zniknęła. Wezwanie do wojny, kurde. W Bawarii wojna. Ja odmówię, bo on nam nie pomógł przeciwko połabiu. I mamy w tej chwili problemy. Straciliśmy poziom sławy, o cholera. Okej, mamy tu straty wśród naszych czempionów. Okej, nasz bratanek ranny. Okej, brutalna bitwa i to... Jeżeli spojrzymy na frakcję... Tak. To jest problem. No ale wygramy. Okej, wygraliśmy całą wojnę. Okej, bardzo dobrze, bo... Gdyby to się ciągnęło, ryzyko buntu byłoby olbrzymie. Czyli wygrywamy doskonale. Okej. O, masę prestiżu nam wpadnie, czyli dobrze. I będziemy mieli spokój przynajmniej na 5 lat. Gwarancję tak naprawdę, że nie będziemy zaatakowani przez kolejnych Wikingów. Okej. Zobaczmy szczegóły tej bitwy. Czempioni zabili najwięcej, ale tyle samo co pospolite ruszenie. Okej. Cały czas mamy jednak tą wojnę, cholera. Okej, ale ta wojna z Litwinami nawet dobrze idzie w sumie. Być może nawet Polacy nie potrzebują naszej bezpośredniej pomocy. Okej, zobaczmy jak poszło nawracanie. Czy wszyscy ci wasale zostali nawróceni? Jest, nowoczesna wersja, nowoczesna wersja, nowoczesna wersja, nowoczesna wersja, nowoczesna wersja, nowoczesna wersja, czyli tylko on został przy starej wersji. Okej, kolejny argument za tym, żeby się go pozbyć. Okej, dobra, nasz władca przyjmie petentów na dworze, bo to może mieć chyba też negatywny wpływ na... wasali, opinię wasali. Okej, Weslikant z Prus. Tak, to jest wasal, który niezbyt za nami przepada. Mój panie, Pomezania mocno ucierpiała od wrogiej okupacji. Ludzie umierają z głodu. Okej, czyli chce pomocy. Ziemie zostały złupione przez tych Wikingów. Pomóżmy, okej, pomóżmy. Stać nas. Mój wasal, wódz Radomił z Pilzna, przybywa eskortowany przez swą żonę Danutę. Mój panie, wódz Sambor chce uwieść mojego męża. O cholera. A, to jest nasz bratanek z ziemi Sasinów. Nasz władca jest lubieżny, czyli to musimy to zignorować. Zignorujemy to. Mój panie, niestety religijna sytuacja wymyka się spod kontroli. Chciałem, aby moi poddani ujrzeli prawdę świętowita. Jednak większość z nich obstaje przy katolicyzmie. Okej, dobra, wyślijmy naszą kapłankę do Zatyk w takim razie. Weźmy opcję numer 1. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o sprawy dworu. I jeżeli chodzi o religię, tak, okej, czyli nawracamy... Sorry, Zatec, nie Zatek. Czyli nawracamy to w samym sercu Czech. Dużo, dużo nawracania będzie, ale liczę na to, że nasi wasale się za to zabiorą. Okej, mamy nowego króla Polski. Sulisława.
z którym nie mamy już sojuszu, okej, czyli nie mamy już sojuszu z Polską. Pytanie, czy to jest brane pod uwagę do tych kalkulacji. Trzech członków tej frakcji. Z drugiej strony dobrze by było, gdyby się zbuntowali, bo wtedy moglibyśmy odebrać im ziemię. Czyli zobaczmy, kto dołączyłby do tej... Okej, obalony król Włodzisław. Włodzisław II stąd. I Węczesław. Okej. Może warto zaktualizować miejsca w Radzie. Ja wykopię Węczesława. To będzie taki, tak, pokaz niezadowolenia naszego króla. Chyba idziemy ku konfrontacji, tak czy inaczej. Nie ma sensu trzymać go w Radzie. Czyli damy na skarbnika kogoś innego. Na pewno byśmy... Okej, to jest dość potężny wasal w sumie, ten Bohdan. O, i byłby doskonałym skarbnikiem. Dobra, czyli w ten sposób powinniśmy upewnić się o jego lojalności. Czyli Bohdana Księciopolan. Dajemy na to stanowisko. Gdzie on jest? Tu, okej. Dawaj. Okej, zmieniła się jego poza, czyli tu jest poprawa relacji. A tu się pogorszyło. Tak, on za nami nie przepada. Dobry dowódca ogólnie. Skoro nie mamy sojuszu, to dlaczego walczymy w tej wojnie? Tak, mechanika cyk 3. Okej, ta pomniejsza frakcja rozwiązana. Pytanie, czy zrobić wielki objazd. Chyba poczekam z tym. Chyba z tym jeszcze poczekamy. Mogę zmienić kontrakt Mieszka? O, mamy haka na Mieszka. Ale nie wiem, czy warto tu kombinować. Chyba nie będę tym mikro zarządzał chyba. Też, czy w czasie tej bitwy nie straciłem jakiegoś czempiona przypadkiem? Nie, to są ci sami chyba. Drosek Święca i... Kornel Gryfita. Teraz tak, gdybym ja zażądał teraz, tylko chodzi o to tak, żeby to zrobić w taki sposób, żeby nie było tyranii. Czyli chcielibyśmy tak naprawdę, żeby on się zbuntował. Ale w tym celu musielibyśmy stracić trochę wojsk. Tak, to trochę naciągane. Troszkę naciągane by to było. Podzielmy naszą armię na pół. I król z machinami oblężniczymi zdobędzie stolicę. Znaczy Grodno. Druga armia będzie zabezpieczała. Zaaranżowanie mariażu. Pomiędzy naszą siostrzenicą a królem Burgundii. To nie, okej, nie będzie sojuszu. Dobra, możemy ją wydać, czemu nie? Okej, zmiana planu. Zaatakujemy tych Litwinów, bo wkraczają na nasze terytorium. Okej, mamy tutaj okazję przekupić kogoś. Niejakiego Wacława. Nauczyciela dworskiego na dworze Węczesława. Okej, troszkę to jest kosztowne, ale być może zwiększy nasze szanse. Okej, nasz agent nie został wykryty. No chyba się... Okej, nie wiem, czy tu jest jakiś... Nie, do końca nie wiem, jak działa ta mechanika, bo ten mod to zmienił. Okej, zaatakujmy w Sambii. Czy nasz bratanek się wybroni? Tak, wszystko na to wskazuje.
On może być niebezpieczny, ma roszczenia do naszych ziem. Czyli nie chcemy przesadzać z aktami tyranii. Bo na razie buntowniczy są tylko ci serbołużyczanie. Mieszko, gdybyśmy tak mieli akty tyranii, mógłby zachęcić tu tych innych wasali oryginalnych z Arkonii do czegoś. Okej, wycofują się. Hybrydowa kultura. Rusko-męczarska. Zobaczmy to. A, tu akurat. A, czyli taki fińsko-ruski miks. No, tego chyba nie ma w wanilii, nie? To chyba mod dodał Rice. Pszczelarze nadwołżeńscy. Okej, okay, mamy bitwę. Okej, okay, kompletnie ich deklasujemy tutaj. Miażdżąca przewaga liczebna i taktyczna. I mamy nowego perka. Okej, okay, idziemy tu, idziemy w drzewko, to drzewko zarządcy. Służyć koronie. To jest bardzo dobre, bo będziemy mieli pasywny wzrost kontroli na naszych ziemiach. To będą takie rządy silnej ręki. I będziemy budzić troszkę terroru. Tak, my jesteśmy dyplomatą głównie, ale być może potrzebujemy troszkę tego terroru. Nie wiem, czy ukończymy to drzewko do końca, ale troszkę w nie pójdziemy, bo wydaje mi się, że sytuacja w tej chwili tego wymaga. Zobaczmy tą bitwę. O, to była rzeź. Przetrwało 200 Litwinów tylko. Czyli de facto nie musimy już pomagać Polakom, oni powinni wygrać tą wojnę do końca. Czyli wrócimy na moje terytorium, a nie, nie tędy, bo to kosztuje. Wrócimy na moje terytorium i rozwiążemy nasze wojska. Okej, okay, wojna wygrana. Okej, okay, jeden z naszych dworzan, Kliment. Jest troszkę kosztowny w utrzymaniu, bo bierze udział w wszystkich bankietach i tak dalej. Pije najbogatsze, tak, najcenniejsze trunki. Moglibyśmy z niego zrobić błazna. Dawaj. Jak chcesz za darmo te wszystkie rzeczy, to tak. Musisz mieć pracę. Musisz zapracować na to. I kolejna rzecz, którą ignorowałem wcześniej. Naszemu władcy zależy na tym, jak jest postrzegany. A nasz dwór jest troszkę zacofany, czyli chcemy coś z tym zrobić. Moda jest troszkę zacofana. Jedzenie bez smaku. Mamy bardzo mało sługów. Jedynie kwatery mamy odrobinę rozbudowane. To są małe klitki cały czas, ale to nie jest jakaś wielka wspólna hala przynajmniej. Czyli tu chyba zainwestujemy w coś. Dajmy, ponieważ jesteśmy, tak, tymi Słowianami, hedonistami, którzy lubią uczty. Skromne potrawy, troszkę lepsze potrawy. To oczywiście kosztuje dość spory procent naszych miesięcznych dochodów. Ale chyba by wypadało. Okej, okay, wojna wygrana. Nie ma wojny, świetnie. Czyli możemy skupić się na innych rzeczach. Wódz Dytryk rozprzestrzenia pogłoski, że chciałby się zaprzyjaźnić z naszym władcą. Zielona Góra, to nie jest na naszym terytorium chyba. Tu. Tak, nasz władca go zignoruje. Okej, okay, jak to ugryźć? Bo ja nawet chciałbym, żeby oni się zbuntowali, ale są zbyt słabi w tej chwili. Okej, okay, zebrał koalicję dość potężną. W sumie wygaśnie kontrakt najemników za jakiś czas, nie? Wtedy chyba mógłby... Mogliby się zbuntować chyba wtedy. Kiedy się kończy kontrakt? Za 17 miesięcy. Zaproszenie na ucztę od Indricha III. To jest nasz wasal.
Przyjmiemy to zaproszenie. Tutaj. Okej. To tak, zaplanujmy. A, nie mamy mistrza karawany. Czy jest ktoś, kto by się nadał? Kocel Zempliński, jeden z naszych dworzan. Okej. Będziesz nowym mistrzem karawany. I chcemy ominąć chyba te niebezpieczne ziemie. Czyli dawaj tędy i droga powrotna też tędy. Okej. Jaka Dala będzie naszym leśnym przewodnikiem. Dragomir z rany wyzywa nas na pojedynek. Nasz władca jest dość dobry. Okej, już. Już troszkę gorszy, bo jest stary, cholera. Czy będziemy się pojedynkować z nim? Zależy mu na sławie. A jeżeli go pokona, to będzie bardziej sławny. To więc zaryzykujmy. O, wygrał! Wygrał, nasz władca wygrał. I zrekrutowaliśmy tego tutaj Dragomira Wrana. Karynckiego katolika. Czy to jest tak słoweńska kultura, tak jakby. Okej, okay, witamy na pokładzie. Czy się nawrócisz? Zapłaciłem też. A, tak, ustawienia z poprzedniej. A, dobra, mniejsza z tym. No, okej, okay, nasza bratanica może jego poślubić, okej. Okay. I docieramy do Wolkenstein. Ktoś napisał poemat na cześć naszego władcy. A nie, chwila, zobaczmy. Czyli ten poemat hrabiego Rotarda, jakiegoś angielskiego hrabiego, na temat naszego władcy robi się dość popularny. Zobaczmy. Król Arkoni. Nawet najpotężniejsi mężowie muszą opuścić tą ziemię. Ich dokonania, ich działania, ich spuchnięta wartość i nadzieja będzie tylko w pamięci. Ich czasy podboju skończone. Okej, okay, czyli to jest być może na temat podeszłego wieku naszego władcy. Weźmy opcję numer jeden. Czy spróbujemy jakoś ograniczyć popularność tego poematu? I docieramy tutaj na dwór naszego nowego wasala Jindricha III. Okej. Okay. Czyli to święte wydarzenie, bo to tak... naszej zreformowanej wieży to będzie święte wydarzenie. Okej, Mieszko już się nie buntuje. Może, jest zbyt słaby być może. A, jaki będzie nasz... A, nie wybrałem celu. O, mogę wybrać cel. Jaki będzie nasz cel? O, moglibyśmy zamordować kogoś. A zobaczmy, jest lista gości? Jest. Czy jest ten nasz przyklęty nowy wasal, który się buntuje? Chyba nie. Chyba nie. Czyli może dyplomatycznie zadziałamy, żeby przekonać do siebie jednego z tych wasali. O, mógłbym też uwieść kogoś. Może dyplomatycznie spróbujemy. Poprawić relacje
Albo nie. Nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Niech to będzie tylko rekreacja. A, dopiero teraz zaczyna się uczta, okej. Okej? Czyli uczta rozpoczęta, śpiewy, picie. Kolejne potrawy są serwowane. Okej, na żołdce wykorzysta to propagandowo, tak, żeby był dobrze postrzegany. Tu patologicznie zależy mu na sławie i prestiżu. Ultra Project Live, dzięki za przedłużenie słowa, 47 miesiąc. Kiedy WIG 3? Nie mam w planach WIG 3. Także pozdrawiam. Na razie nie mam w planach WIG 3. Okej, niejaka Marketa i Zdenek nasz... A, nie, Radomiła III, mistrz karawany, okej, tu baraszkują na podłodze przed wszystkimi. Okej, naszemu władcy to się podoba, bo jest lubieżny, to jest dla niego dobra rozrywka. Okej, są hedonistyczne te, kurde, słowiańskie uczty. Okej, kłótnia z księciem Mirosławem, księciem Lutyków. Znaczy kłótnia. Tak, troszkę pogorszy to relacje z nim, ale da nam troszkę doświadczenia wojskowego. Nie, tak, tu się nie zgadzają co do kwestii wojny. Okej, nasz władca cały czas rozmyśla nad tej poprzedniej wojnie, wielkiej wojnie. A Zdenek jest trzębiec, próbuje się ukryć przed innymi gośćmi. No nie będziemy pomagać chyba. O! Okej, gospodarz Indrich III w jakiejś tu przemowie zaczyna... Wow, krytykować naszego króla. Krytykuje siłę jego charakteru, jego inteligencję, nawet jego osobistą higienę. Okej, nasz władca jest mściwy. Czyli będzie zemsta na Indrichu III. Stanie się naszym rywalem. O kurde. Okej, czyli jest poranek, impreza trwała całą noc. Okej, nagle staje się jasno. Większość krzeseł jest już pusta. I niektórzy sługowie wręczają naszemu władcy jego broń. I po ukłonie wychodzą. Okej, to przyjemność ciebie tutaj gościć, królu, mówi Indrich, uśmiechając się. Co za uczta? A, okej, po prostu nas żegna. Już myślałem, że to jest jakiś zamach. A nie, to nie był zamach. Czyli to tyle, jeżeli chodzi o ucztę. Możemy stać się imprezowiczem. W sumie czemu nie? Okej. I wracamy. Metalowy człowiek. Natrafiamy tu na jakiegoś opancerzonego tak woja w kolczuce, który nie może jej zdjąć. Zostawmy go. Naszemu władcy tak nie będzie się zniżał do tego poziomu, zależy mu na prestiżu. Okej, ta nasza przewodniczka nordycka zobaczyła tak na szlaku ścieżkę mrówek i nalega, żeby to ominąć, bo jest przesądna. Ignorujemy to, idziemy dalej.
I docieramy z powrotem do Arkony, okej. Dobra, czyli jakie będą nasze kolejne ruchy? Zobaczmy, jak wygląda kwestia frakcji. Podobnie. Okej, czyli to... Okej, wszystko wskazuje na wojnę domową. Czyli czekamy tak naprawdę... aż minie kontrakt najemników. Za 11 miesięcy. Okej, mamy sekret na temat... żony Węczesława. Okej. To niewiele nam daje, tak. Wyznaję starą wersję. Wyzwanie gry... pojedynek gry planszowej, nie. Nie mam czasu. Nasze dochody wzrosły masywnie. To dlatego, że po wojnie jesteśmy. Spisek wyszedł na jaw, okej. Czyli się nie udało. Okej. Czyli to możemy anulować. Okej, dobra, wszystko zmierza do konfrontacji. Tak naprawdę. Czy ktoś się zna na Słowianach? Czy oni na serio aż tak robili imprezy i chlali na umór? To chyba nie oglądasz tej serii na bieżąco. W ten sposób zreformowaliśmy religię. Kładąc na to nacisk. Zobaczmy, co mamy tutaj. Okej, chcą obalić króla Sulisława. To dla nas bez znaczenia. Nas interesuje w sumie głównie, żeby tak, przedstawiciel naszej religii zreformowanej się tu utrzymał. Okej, na razie nie widać żadnych nawróceń. Myślałem, że nasza kapłanka została wysłana po tym evencie do nawracania. Gdzie ona nawraca? W Brennie. Okej, dobra, to kontynuuj w Brennie. 12 lat to potrwa. O cholera! Czy to dlatego, że jest katolicyzm? Katolicyzm jest dużo bardziej odporny. Czyli być może najpierw warto nawrócić te starosłowiańskie prowincje. Czy mogę zwolnić najemników wcześniej? Chyba nie. W sumie nawet to było dobre. Nie, nie mogę. Zaproszenie na polowanie. Bardzo podejrzane. To jest od tego? To jest bardzo podejrzane. Czyli ten wasal, który wiemy, że wszyscy wiedzą, że się zbuntuje. Węczesław odpychający zaprasza naszego władcę na polowanie. Czyli bardzo możliwe, że to jest próba... Okej, znamy jego charakter w sumie, poznaliśmy go trochę, wiemy, że nie jest podstępny jakoś strasznie. Ale to mogłaby być próba zamordowania, ale z drugiej strony my moglibyśmy go spróbować zamordować. Tak, nieszczęśliwy wypadek, żeby miał podczas polowania. Chyba spróbujemy. Bardzo ryzykowne. To jest bardzo ryzykowne, ale... Okej, zaryzykujemy. Nie potrzebuję tych najemników. Nie potrzebuję chyba też tego. Okej, nie będziemy podróżować przez Jutribog, bo tam jest niebezpiecznie. Teraz w lasach jest niebezpiecznie. W sumie wynajęliśmy już tą leśną przewodniczkę, czyli ona może zostać. Wynająłem nową przewodniczkę. Dobra, ruszamy na polowanie. Czy to będzie błąd Jaromara II? Tak skomplikowana gra. Z tym wasalem. Nasz wodca natrafił na jakiegoś wróżbitę. Niech nam przypowie przyszłość, czemu nie? Złe omeny, niestety. Troszkę więcej stresu. I przybywamy na polowanie. Okej, do
Tak, udawany uśmiech gospodarza tego tutaj Węczesława. A, to jest, okej, polowanie przy pomocy sokołów, to chyba trochę ciężej zaaranżować jakąś wypadek z zabłąkaną strzałą, nie? Nie mogę zmienić celu. O, mogę. Kurde, spróbować? Spróbujmy, nigdy tego nie robiłem. Chociaż to niewiele nam da. Jego dzieci odziedziczą tak naprawdę jego tytuły. Czyli to mi niewiele da. Okej, dobra, nie będziemy tego robić chyba. Nie. Znaczy, tak, odziedziczą jego roszczenia też. Okej, okay. Węczesław, gospodarz, tak, znudziło mu się polowanie i zrywa kwiatki sobie. Weźmy go tu, tak, zapędźmy na konia z powrotem. Wyśmiejmy to. Kontrakt najemników się kończy, a nasz władca we wrogim obozie w tej chwili. Okej, okay. Docieramy na miejsce, w którym wypuszczamy sokoły. I nie udało się, okej. Okay. Czy to koniec tego polowania? Okej, okay, ale dobra, no, to nie był podstęp, nasz władca nie został zamordowany, ale też nie zamordował jego. Zmienił zdanie. Bo tak, politycznie bardziej mu się jednak to opłaca. W sumie on nie jest nawet technicznie moim rywalem. Nasza siostra jest tylko naszym rywalem. Nasza stara siostra. Ale tak czy inaczej. Tak, on jest niewygodny i niebezpieczny. Kontrakt najemników. Okej, dobra, za 5 miesięcy mija kontrakt najemników. I wracamy. Okej, nasz władca natrafił na krąg spalonych, martwych drzew. Okej, dość nietypowy widok, który zainteresował orszak. I wjeżdżając na tą polanę, widzą oni wielki kamień otoczony... O! Kilkoma czaszkami zatkniętymi na pale. Okej, to musi być sen. Na samej górze tego głazu jest skrzynia pełna skarbów. Złota, klejnotów, kryształów i innych. A, co dziwne, nikt nie słyszał o tej lokacji. O, wow. To ciekawe. To nie są aż tak bogate skarby, tylko 6 sztuk złota. Będziemy przeklęci. Będziemy mieli przeklątwę polany. Weźmy opcję numer 2. Nasz władca nie jest chciwy, ale... O, co mamy tutaj? Okej, okay. Nasz mistrz szpiegów i przyrodni brat Bogisław mówi, że moja siostra Judyta... O, chce go zamordować. Spiskowała, żeby go zamordować. Milosław, książę Lutyków, nasz główny dyplomata, się nie zgadza. Argumentując, że to Jaromir, nasz wasal. O, chwila. O, wow. Poważnie? Nie wiedziałem, że moi wasale mogą przyjąć nowe ustroje. Czyli... Tu mamy feudalizm na Pomorzu i na ziemi Lutyków. Oni przyjęli feudalizm. A, faktycznie tak. Okej, przyjęli feudalizm. Być może już czas. Zdenek musi być za tym.
Nasz władca jest ufny. A, gdy to nasza kapłanka. Jaromir Zdenek. Okej, powiedzmy, że to ten Zdenek. Uczta znowu. Na razie poczekamy z tym. Nowa frakcja. Znowu Mieszko. Okej. Czyli Mieszko się utrzymał. Dobra, czekamy na ten koniec kontraktu najemników. Za 3 miesiące nastąpi. Zobaczmy też, co tam u synów. Okej, Drosuk ma dwie córki tylko, a Jarosław nie ma dzieci. A, bo jego żona jeszcze nie jest nastolatką, jest dzieckiem. Jego przyszła żona. Okej, dobra, nie mamy kompanii najemników. Zobaczmy, jak wygląda kwestia tu. A, zniknęło. Jeden z członków tego spisku odłączył się od tego. To niedobrze. To niedobrze. Okej, nie mogę tu... Okej, nie mogę spiskować przeciwko niemu, nie mogę go szpiegować skutecznie. A, okej, on chyba przyjął feudalizm i stracił połowę wojska. A nie, nie przyjął. Miał to... Miał chyba więcej, miał coś pod 2000 chyba. Frakcja Mieszka także osłabła. Kurde, ja wręcz bym chciał, żeby on się zbuntował. Chyba dokonamy aktu tyranii. Wydaje mi się, że dokonamy aktu tyranii. Okej, nasz syn może poślubić Wszemiłę z rodu Ślężan. Chyba tyranie. Nasz władca już na tyle długo panuje, że ma utwierdzone panowanie tutaj nad rdzeniem naszych ziem w Arkonii. Tutaj zastosowaliśmy odrobinę dziel i rządź. Mamy po naszej stronie księcia Polan. Tylko jak chcemy to zrobić? Idealnie byśmy chcieli w Miśni zyskać ziemię, tak żeby dać je naszemu synowi. W sumie, okej, wyślijmy, spróbujmy jeszcze wysłać szpiega do księcia Wodzisława. Być może to zadziała. Tylko tak, tu bardzo małe szanse. Czyli to się opiera na tych późniejszych eventach tak naprawdę. A, okej, dołączyła jakaś agentka, czyli to zwiększy chyba może szansę delikatnie. Przyjmij feudalizm, będę miał mniej wojska, ale wtedy się narazimy na atak jakichś plemiennych sąsiadów tutaj. Zobaczmy. W swoim domu albo ścisła organizacja. Weźmy to, szybsza kontrola. Właśnie zobaczmy też, co nasi inni członkowie rady w tej chwili robią. Okej, organizacja armii. Nie organizuj armii, bo to daje nam więcej wojsk. Zamiast tego popraw kontrolę nad Wolinem, który osobiście w tej chwili kontrolujemy. Okej. Wielki turniej. Konugaheli, to tam, gdzie historycznie pokonali hąśnicy wikingów. Recital, nie. Okej, mamy podarunek od wodza
Włodzisławia. Dywan. Okej, to jest bardzo podejrzane, bo możliwe, że on... A nasz władca jest ufny, musimy przyjąć ten dar. To może być zatruty dywan. Okej, znowu ten nas zaprasza, nie? Nie mamy czasu na to? Tu mamy jakieś wojny domowe. A, to pomiędzy braćmi, okej, ciekawe. Zobaczmy też, co tam u wasali. Okej, mamy tą Weslikan, nie ma męża i mamy jej siostrę Betten tutaj, też nie ma męża. A nie, ma, tylko... Zobaczmy, kogo ona poślubi. Ród Milczan, to nie jest dobre, bo to jest ten ród panujący w... na Połabiu właśnie. Okej, nie doczekamy się chyba tego buntu. Nie wiem, jaki też będzie progres z tym. Okej, weźmy zaopatrzenie dla, w naszych grodach. Dobra, czas na akt tyranii. Czas na jakiś akt tyranii chyba. Odbieramy ziemię jemu. I tu przekażemy tą ziemię naszemu synowi. Tak, nasz syn, młodszy syn Jarosław będzie królem Połabia. Nie ma wyboru, musimy go przygotować, musimy mu przygotować tutaj domenę. To więc musimy tego dokonać. Ten dywan to artefakt? Dobre pytanie, byłaby informacja chyba gdzieś. Okej, nie osobisty. Chyba nie przybył żaden nowy artefakt. Nie. Zobaczymy, może to wywoła bunt. Okej, odbierzmy mu tytuł. Czyli to będzie jak tyranii. Sprawi też, że kulturowa akceptacja Serbo-Łużyczan spadnie, czyli tak, to będzie bezprawny ruch, który może mieć negatywne konsekwencje, ale robimy to. Co z rodem wilków? Niestety chyba zniknął. Bo to zostało podbite przez Prusów. Tak, tu mamy Słowińców. Niestety już nie ma ich. Okej, jest wojna. O, cholera. Okej. A, okej, dobra. Błędy zostały popełnione. Zobaczmy, z kim walczymy. Czyli z Włodzisławem, z tym Włodzisławem, czyli wszyscy Serbo-Łużyczanie, Pomorze Gdańskie, Pomorze, o, z wszystkimi wasalami praktycznie walczymy. Okej, to ciekawe. Czyli jeżeli przegramy tą wojnę, to nasz syn będzie na tronie. Czyli to nie będzie koniec świata, ale tak. Okej, to nie wygląda dobrze. Dobra, zwołać wojska. Wyzwijmy sojuszników. Potrzebujemy nowego marszałka. Czyli kto został wierny? Nasz brat z Barcji i Mirosław II, książę Lutyków. O, i Weslikan z Prus też. Okej, czyli chcemy... Okej, ja chcę ją do rady. Chcę ją do rady. Nie chcę, żeby dołączyła do tego buntu. To będzie kluczowe. Czyli Mirosław jest już. Bogisław też jest w radzie. Weslika dajmy na... A, ona jest fatalna we wszystkim. Dobra, dajmy ją na wojewodę. I na skarbnika dajmy tego Radomiła z Pilzna. Tak, to są fatalni ludzie, ale potrzebujemy... Tak, muszą być wierni wobec nas. Najemnicy. Okej, ci sami. Duńczycy do nas wracają. Plus jest taki, że jeżeli wygramy jakimś cudem, to będziemy mogli zrobić porządek z wszystkimi tymi wasalami. Tylko pytanie, czy damy radę.
Wzwijmy też sojuszników. Których mamy trochę. Wezwijmy Zdenka z Wody, który się tam trzyma cały czas jakoś. Wezwijmy też... tak, wszystkich w sumie. Książę Austrii może być użyteczny, podobnie jak król Bawarii może być także użyteczny, tylko on chyba prowadzi wojnę... A nie, wygrał tą wojnę, okej. Jarl Finmarku. Okej, mamy sojuszników. Okej, to będzie kolejna gruba wojna. Gruba wojna. Jeżeli przegramy, nasz król zostanie obalony. Jeżeli wygramy, będzie mógł zrobić porządki. Tak, w tym królestwie, w obydwu królestwach. Ale dobra, krótka przerwa, moi drodzy. Okej, czyli się dzieje. Troszkę na krawędzi. I zobaczymy, tak, jaki będzie dalszy ciąg tego. Dobra.